lasu o podróżowaniu świętej Jumy. Stoimy w pomniku wybudowanej przez władze komunistyczne tym, którzy się z nią utożsamiali. Oni na to nie zasługiwali, zaś prawdziwym obrońcą ojczyzny miejsc pamięci jest niewiele. Ludzie, którzy byli oczerniani przez propagandę PRL-u jako bandyci i faszyści, tylko po to, by zohydzić ich wizerunek w oczach społeczeństwa, którzy umierali w męczarniach podczas sadystycznych tortur aparatu komunistycznego, nie poddawali się, nie emigrowali i walczyli do końca, oddając swe życie za Polskę. W dzisiejszych czasach są pomijani milczeniem. Dlaczego jesteśmy opluwani i oczerniani na każdym kroku przez media tylko dlatego, że pamiętamy o ludziach, którzy poświęcili się za naszą ojczyznę? Odpowiedź jest prosta. Dla nich słowa takie jak Bóg, honor, ojczyzna nie mają żadnego znaczenia. Nie ma w ich słowniku takiego słowa jak ojczyzna. Takiej cechy jak honor nigdy nie posiadali. A Bogiem są dla nich tylko i wyłącznie pieniądze. Z miesiąca na miesiąc pojawiają się nowe pomysły, by nas zniewolić, podporządkować, kontrolować i prześladować. Czy o taką wolność i niepodległość walczyli niezłomni? Nie, bo to, co teraz się dzieje w naszym kraju, przypomina państwo totalitarne. Represje są coraz większe. Już od dawna prześladuje się nacjonalistów i prawdziwych patriotów za to, że zawsze byliśmy przeciwni rządom czerwonych zdrajców z okrągłego stołu. Niedawno premier wywołał tak zwaną wojnę kibiców, chcąc zniszczyć jedną z niewielu grup społecznych, które nie boją się głośno wygłaszać swoich poglądów, przekonań i opinii na temat władzy. Teraz rząd chce inwigilować i zniewolić ostatni bastion wolności słowa, mianowicie internet, dzięki któremu możemy przeciwstawić prawdę z fałszywą papką, którą karmią nas mass media. Dlatego jeśli oni nie dbają o nasz kraj i naród, a chcą jedynie zniewolić społeczeństwo, to my musimy o nasz naród zadbać sami. I pokazywać to nie tylko podczas specjalnych okazji, ale także w naszym życiu codziennym. Starajmy się być chociaż w części tak oddani Polsce, jak byli żołnierze wyklęci. Dziękuję. Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Przejdźmy teraz przez ulice naszego miasta i pokażmy, że żołnierze wyklęci są nieśmiertelni, bo zawsze będą w naszej pamięci. Thank you.
siły zbrojne NSZ! Narodowe siły zbrojne NSZ! Bohatero! Cześć i chwała! Bohatero! Cześć i chwała! Bohatero! Cześć i chwała! Bohatero! Raz złotem! Czerwoną kołotem! Raz sierpem! Raz złotem! Czerwoną! Módlmy się przez chwilę w ciszy przy pomniku poświęconym żołnierzom Armii Krajowej. Wieczny odpoczynek radź mi dać, Panie. Amen. Zostaną złożone kwiaty na cześć i hołd żołnierzom, którzy polegli. Na koniec chciałbym, żebyśmy zaśpiewali hymn Polski. Jeszcze Polska nie zginęła! Póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą obierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Wszędzie walkę będzie Polakami, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy.
Polski do Poznania, poszły w Rzym za Boże, dla ojczyzny ratowania, zwróci się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączy się z narodem. Dziękuję wszystkim za przybycie, tak liczne, i można powiedzieć, że manifestację uważam za zakończoną. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Jezus i w ziemi, skąd nasz ród, nie damy Bożej słowy. A z jakiego powodu jesteście zatrzymani? Z tego, że kochamy swoją ojczyznę i uważani jesteśmy za faszystów. Złożyliście kwiaty w tej chwili przed pomnikiem AK. Tak. Zostawiliśmy kwiaty. I od razu po odejściu macie kontrolę papieru. Tak. Bardzo niemiłe to jest. No nie tyle nie bardzo niemiłe, co bardzo niekorzystne dla naszej władzy. Ja się tam o naszą władzę nie martwię. Prawda, nie co, spisują was? Tak, manifestacja została zakończona w tej chwili. Aha. I gdy wszyscy się rozeszli, a my zostaliśmy. Tak, i media uciekły. Tak. Już nie ma, nie ma kto nagrywać, tak. W tej chwili. O, dziękuję, Jacu. Dobrze, że nagrywasz. Prezydenta obraza na puszka. Po każdej takiej manifestacji musimy być. Musimy być po każdej takiej manifestacji. Ale proszę pana, nagrywa pan, po co nagrywa? Nie nagrywa. No ale komentarz dacie taki, że awantura była wtedy, tak? Nie, no to przepraszam, to przepraszam. Co nie jest telewizor? Telewizji polskiej tego nie pokazują. Żeby sami to się nie działo. Chłopcy, no możecie mi ja ruszyłam tutaj na pomoc. Są żadne wulgarne słowa do pana. Można zapytać, na kogo pan głosował? Słucham? Na kogo pan głosował? Polska policja, wstyd do prawdy! Wstyd! Żeby Polacy takimi policjantami byli. Ale to, proszę pani, to jest pani opinia. Co się stało? To jest nie tylko moja, to jest narodu opinia. Narodu polskiego opinia. Zachowujecie się jak milicja w 80 roku. Nic się nie działo. Zachowujecie się jak bezpieka w 80 roku. Spisywała nas na każdym roku. Analogia. Wstyd. Ubędzie obyczaje. Mój wujek siedział w więzieniu w Brazylii. Gdzieś ty był, jak twoja rodzina ginęła. To dalej nie wolę? No tak,
nie wolno, bo nawet nie można. Dalej. Młodzi nie mogą iść. To jest prowokacja. Wyraźnie. Prowokacja wyraźna. Tak ja nie wiem, po co. Tak samo jak w Warszawie na Marszu nie pozwolą. Oczywiście, że prowokacje robią. Jeszcze raz. Jakoś ja. Na pewno nie będę. Dziękuję. To tylko jeżeli już jest Solidarność 2010. A tak, no to... No to panowie, proszę nas... ...w formie rozrówku, tak jak robi TVN24. Nie, bo myślałem, że panowie są z telewizji. Nie, proszę pana, nie jest tak, że pan może mnie bezprawnie to wszystko podejrzewać. To Tuska metody, nie polskiej policji. No, proszę, tutaj się działo nic. Tak jak w 80 roku macie prawa. Na chwilę razem Polski będzie nas winić. Chcą wystraszyć młodzież, wie pani, bo za każdym razem spisują, żeby młodzież wystraszyć chcą. Tak, to jest ich metoda. Bezczelne łatwy. Ale młodzi ludzie swoją przyrodą mają. Mają. Ja coś mówiłem, jeżeli z mojej strony coś padło, to... Co jest to? Może im to Nie zmieniaj, tylko składaj.